byliśmy dobrze przygotowani do tego. Zabrakło trochę chłodnej głowy, wyrachowania, takiego cwaniactwa boiskowego, co pokazało dzisiaj Leszno. Wykorzystał każdy nasz błąd w obronie, każde zawahanie i przez to wygrali prawie 20 punktami. Nie mieliśmy dzisiaj odpowiedzi na Leszno, to było widać na boisku. Staraliśmy się, kombinowaliśmy, zmienialiśmy obronę, ale dzisiaj szło jak po grudzie. Można się czepiać obrony, to również w dniu dzisiejszym atak też nas nie funkcjonował tak jak powinien. Ale to ja cały czas powtarzam, drużyny przyjeżdżają, to nie przyjeżdżają ludzie, którzy nie potrafią grać koszykówkę i im też może się zdarzyć dzień, w którym będą więcej trafiać niż zazwyczaj. My wtedy musimy nie grać na 100% tego, co trenujemy, tylko na jeszcze więcej. Każda akcja musi być egzekwowana tak, jak my sobie tego zakładamy i tylko wtedy można wygrać po 40 minutach, a nie na przykład po 20.